Cześć i dzień dobry wszystkim. Kanał miał spasować, ale jeszcze dałam mu drugą szansę, więc jak to zwykle leci, zaczniemy od Denka, której może wszystko sukcesywnie zbieram bez względu na wszystko, a rzeczy jest pierdyliard, to może zaczniemy, bo to będzie trwało bardzo długo. Zróbcie sobie herbatę, nie wiem, cokolwiek. Jeśli chcecie spędzić ze mną to najbliższe, powiedzmy, mam nadzieję, kilkanaście, nie więcej minut, to serdecznie zapraszam. Dobra, i lecimy z tym koksem. Kolejna przypadkowa, jak to zwykle bywa. Po pierwsze, olejek z Palea do mycia, taki po prostu olejek pod prysznic. Bardzo spoko, jak ktoś lubi takie rzeczy, jak ktoś, nie wiem, ogólnie używa tych Easy Sale czy z Nivei, to jest równie dobre, wcale nie gorsze, nie odstępuje jakością, a nie wiem, czy jest najtańszy, to jest chyba porównywalna cena do Isany, gęstość jest spoko, fajne to jest do zmywania pędzli, jak ktoś, nie wiem, komuś nie podpasuje ta konsystencja, która jest, no mimo wszystko dosyć specyficzna, to nic tak dobrze nie domywa solki Beauty Blendera, ani właśnie pędzli jak to, więc jakby co to jest sposób na zużycie olejku, którego używać w inny sposób do ciała, nie chcecie go używać, po prostu to można go też właśnie w taki sposób zużyć, jakby komuś przypadkiem nie podpasował. Następnie coś, co bardzo długo u mnie stało, mianowicie Cetaphil, i to jest balsam do ciała MD, i to jest rzecz, którą ja x lat temu, powiedzmy 5 lat temu i wcześniej, używałam dosyć dużo, ale właśnie w tym momencie wyparło to olejki, ponieważ ja nigdy nie lubiłam się balsamować, w ogóle kompletnie, totalnie nienawidziłam, ale to była jedyna rzecz, której ja mogłam używać i która naprawdę nie była taka okropna, lepka, nieprzyjemna i obrzydliwa, więc ja przez dosyć długi czas, kilka lat wręcz, używałam tego balsamu tylko i wyłącznie tego, mimo że on nie jest najtańszy, bo za 250 ml on tam kosztował, nie wiem, ja go pamiętam, kupowałam, nie wiem, na 30 parę złotych, 40 chyba, nie wiem, ile on teraz kosztuje tak naprawdę, nawet się nie orientuję, ale nie zmienia to faktu, że to jest bardzo dobry balsam i jeśli właśnie nie lubicie się balsamować i w ogóle dla was to jest jakiś kosmos jeden wielki, a olejki też nie są mimo wszystko dla was, to ma szansę dać radę, ponieważ ta konsystencja jest na tyle przyjemna, naprawdę jest, nie jest wcale lepka, jest bardzo fajna, a nawilżenie daje naprawdę, no na bardzo, no, no naprawdę dobre. No akurat teraz u mnie wszystko wyparły olejki, więc zużyłam po prostu ten balsam teraz, żeby no po prostu go zużyć, żeby go nie wyrzucić, tak, no bo szkoda. Ale jeśli właśnie szukacie jakiegoś balsamu, który jest naprawdę delikatny, naprawdę taki nielepki, nie jest obrzydliwy, tylko jest szybko się wchłania bardzo ładnie, bez warstwy i jest bezzapachowy, też hipoalergiczny dla osób z atopową skórą, jest przeznaczony wręcz do takiej skóry i właśnie, który bardzo ładnie nawilża, to z czystym sercem po prostu, czy tam nie wiem czym, polecam bardzo serdecznie Cetaphil. Następnie lecimy. Tu jest, no takie, nie wiadomo, w sumie nawet nie wiem co o tym mówić, ponieważ to jest Nux tonik różany, który kupiła, to delikatny tonik z płatkami róży i on już jest u mnie bardzo długo i mimo wszystko to jest tylko setka, tak mi się wydaje, tak, to bardzo długo stało u mnie w łazience i naprawdę długo go używałam, ponieważ nie używałam go w taki przeciętny sposób, mianowicie nie brałam go na wacik, nie przecierałam sobie twarzy, tylko po prostu gdy twarz już umyłam i tam spłukałam hydrolatem czy czymś, wlewałam bardzo małą ilość na tutaj zagłębienie dłoni i rozprowadzałam sobie go na twarzy właśnie w taki sposób. I w taki sposób chyba właśnie był mimo wszystko najlepszy do używania tego toniku, bo dzięki temu on dosyć nawilżał nawet trochę, ale powiem, że to nie jest jakiś taki szał i na pewno, chyba na pewno go nie kupię ponownie, ponieważ właśnie chciałam bardzo spróbować firmę Nux, chciałam cokolwiek spróbować i dawniej chciałam kupić ten balsam do ust bardzo, myślałam nad tym olejkiem suchym, coś tam, ale te ceny trochę mnie przerażały i jakoś tak zawsze było co innego do kupienia, a akurat to była jakaś, nie wiem, super farm przecena, że 15 zł kosztował ten tonik, to myślałam, dobra, spróbujmy, zobaczmy o co w ogóle chodzi. I wiele osób naprawdę się tą firmą zachwyca, nawet osoby, które mają bardzo wrażliwą skórę, to że to mimo wszystko nie jest takie naturalne totalnie, nie podrażnia i naprawdę spoko działa. I mnie oczywiście też nie podrażniło, nic się złego nie stało, no ale mimo wszystko mogłoby być to takie trochę lepsze, trochę bardziej inwazyjne. To taki jest zwykły tonik, który ma wodę różaną, tak, woda różana i potem ma oczarowy hydrolat. Więc to akurat spoko i nawet chyba, no to dosyć fajne działanie, fajna baza w tym jest, ale dalej no to nie ma jakiegoś tam szału, Anantoina gdzieś tam jest dalej, ale wysoko jest zapach i gliceryna, więc takie,
Nie wiadomo co, wolę inne toniki, na pewno nie wrócę, ale na pewno jeszcze do czegoś innego z firmy Nux sięgnę, ponieważ no naprawdę jestem, mimo wszystko jestem bardzo ciekawa tej firmy, a to taki sobie zwykły, jak nie macie co kupić, to można kupić, ale chyba normalnie on kosztuje, nie wiem, ze 30 zł albo z ileś, ze 100 ml, to trochę żal pieniędzy, są lepsze rzeczy, które za takie pieniądze można kupić. Babuszka Agafia, mydło cedrowe. Ja tego używam przede wszystkim, praktycznie tylko i wyłącznie do mycia włosów i to jest rzecz, która ma bodajże SLS gdzieś tam dalej. Nie wiem, dobra, nie ma SLS-u, ma inne detergenty, ale jest mimo wszystko silnie oczyszczające i ma sporo właśnie ekstraktów różnych i bardzo fajnie domywa włosy, tak szybko, fajny, szybki sposób odbija od nasady i generalnie bardzo lubię. Za 330, nie, 300 ml tutaj jest, bardzo fajnej, gęstej pasty i to kosztuje chyba, nie wiem, 16 zł w tych różnych drogeriach internetowych, jakieś tam, nie wiem, Skarby Syberii, jakieś tam takie różne. I naprawdę, jeśli nie używaliście nigdy mydeł, a chcecie spróbować, to jest jedno z takich fajniejszych mydeł właśnie na start. Wydaje mi się, że jest ok. Raczej nie powinno go podrażnić, chociaż to wiadomo, delikatniejsze jest to, takie miodowe jest delikatniejsze, ale to miodowe ma takie mniej inwazyjne działanie, jest takie trochę bardziej nijakie jakby, a to bardzo, naprawdę bardzo fajnie oczyszcza, ma fajny zapach i w ogóle super. I jakby co, to też można używać tego spokojnie do mycia ciała. Do twarzy, no bez przesady, to może sobie darujmy, ale tak na parę dni, jakby ktoś chciał gdzieś wyjechać, czy coś takiego, wziąć po prostu sobie jedną rzecz i tym się myć, to jest super opcja. Ja tak prawie zawsze tak robię. Znaczy, no zazwyczaj kompresja miejsca jest bardzo istotna w jakimkolwiek wyjeździe, to wtedy po prostu biorę sobie to mydło i przeżywam spokojnie tam te ileś dni. Trochę potem mam skórę, może ciała wysuszoną bardziej. Ale generalnie to naprawdę spoko rzecz, bardzo polecam, bardzo fajne, wracam systematycznie, więc o czymś to świadczy, mimo wszystko. Lecimy dalej. Balsam włosów z Mrs. Potters. To jest taki balsamik, który kosztuje, nie wiem, chyba 7 zł, 6 albo coś takiego za półlitrową butelkę. I kupuje się to generalnie w tych różnych Auchan, Carrefourach i takich tam różnych supermarketach, bo chyba w Rossmanie ani w żadnym tym Superfarmie czy tam Hebe tego nie widziałam. Wydaje mi się, że nie ma, tylko właśnie w supermarketach, ale jest to rzecz, która jest najbardziej polecana do mycia włosów odżywką. I ja do tego przede wszystkim właśnie tego balsamu używałam właśnie jako takie delikatne jak zabezpieczenie do OMO, jako pierwsza odżywka, gdy po prostu nie chciałam, żeby właśnie detergent jakoś tak bardziej wysuszył mi włosy. Na przykład właśnie jak używałam tego mydła przed, to coś tam musiałam sobie jakoś zabezpieczyć te włosy, żeby nie narażać włosów na wysuszenie. Ale przede wszystkim właśnie do mycia włosów odżywką. I jeśli zastanawiacie się nad tym, czy spróbować mycia odżywką, to wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze, jakiej można do tego celu użyć. Używałam również różnych innych i inne były bardziej obciążające i takie nie do końca. To też wiadomo, nie jest, to jest odżywka, mimo wszystko to nie odbije wam pięknego volume, wam nie zrobi, bo to nie jest tego zadanie. Ale warstwa lipidowa jest dzięki temu na skórze głowy fajnie utrzymana i naprawdę spoko, bardzo fajnie, bardzo fajne ma to działanie. I mimo wszystko też dosyć solo, jak sobie go użyć po myciu, również odżywia zaskakująco dobrze, jak na tę konsystencję, która jest naprawdę bardzo lekka, taka jak mleczko do makijażu, coś takiego. To jest bardzo fajne i wydaje mi się, że jeśli nie próbowaliście wcześniej, to serdecznie polecam dać szansę właśnie zużywaniu odżywki, znaczy spróbowaniu właśnie używać odżywki do mycia, bo naprawdę jest to całkiem fajna rzecz, jeśli myjecie włosy codziennie, albo no, bardzo często chcecie i nie chcecie tych właśnie oczyszczać zawsze tym silnym detergentem i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest fajne. Albo na przykład, gdy olejujecie włosy i nie chcecie też zmywać właśnie detergentem silnym, tylko delikatnie na te włosy zadziałać, też wydaje mi się, że balsam, kurczę, jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Powinno chyba o tym nagrać filmik, tak w ogóle, o rodzajach mycia włosów. Ja się mycie odżywką, bo jest to super rzecz i warto spróbować. No, spróbujcie. Jeśli nie próbowaliście i właśnie macie włosy suche i tak dalej, to spoko. Dobra, dalej. Lecimy dalej, bo to bez sensu. Aha, to będzie coś robionego, okej. Buteleczka z atomizerem ciemna po jakimś tam hydrolacie, a tutaj chyba była jakaś taka moja mieszanka czegoś. Na olejku, na tym, na hydrolacie z bławatka.
olej z maruli i jakieś takie rzeczy. No, robię sobie czasami takie właśnie mieszanki, które, bo mam tych olejków też dużo i trochę tych hydrolatów, więc żeby to jakoś też fajniej zużyć i bardziej takie inwazyjne działanie sobie zrobić, to sobie czasami coś tam troszeczkę mieszam. I dzięki temu właśnie fajniejsze, bardziej intensywne działanie sobie uzyskuję właśnie takimi mieszankami. Tylko jak doleję olej, to po prostu używam tego tylko na noc i wtedy jest takie fajniejsze po prostu działanie odżywcze właśnie tego toniku, którego robię. Polecam robić toniki. Jeśli w ogóle nie robicie żadnych kosmetyków, a chcielibyście zacząć, to właśnie toniki są chyba taką, no, najprostszą formą. Jeśli nic w ogóle, zero, nie chce wam się nic robić, nie macie za bardzo z czego, nie wiecie skąd brać rzeczy, to właśnie hydrolat na jakimś naparze nawet ziołowym można robić takie rzeczy na wodzie destylowane i takie tam i będzie spoko, bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawe doświadczenie, jak nie robicie w ogóle kosmetyków, jak zaczynacie robić cokolwiek, to właśnie toniki mi się wydaje, że są bardzo spoko rzeczą. Lecimy dalej. Mathic Oil to jest silikon taki z L'Oreala. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że to jest koncern L'Oreala, ale pewna nie jestem. W każdym razie tutaj 125 ml dosyć lekkiego silikonu z pompeczką, bardzo spoko. Jakieś, nie wiem, rok, dwa temu, trudno mi stwierdzić. Pisała o tym Anwen i wtedy właśnie wiele osób bardzo się w tym zakochało i zaczęli to kupować i mówią, że o matko, jaki super silikon ekstra i w ogóle wuuu. I ja też właśnie ten silikon kupiłam, kurczę, tylko kiedy? Rok temu? Możliwe. Możliwe, że rok temu albo dwa, dobra, nie wiem, nieważne. W każdym razie skończony, bo to używa się, wiadomo, miliardy lat, szczególnie jak to ma ponad 100 ml. No to się wieki zużywa. Bardzo lekki on był, jeśli chodzi o samą konsystencję. W związku z czym nie można było z nim przesadzić, nakładając go nawet w dużej ilości na włosy, nawet od dosyć jakby, nie wiem, powiedzmy od ucha, tak dosyć wysokiego poziomu. Ale przez to on nie był wystarczająco zabezpieczający i otulający dla mnie przynajmniej. Ja, bo wiadomo, moje włosy są bardzo wymagające i szorstkie i tak dalej, więc to jest dosyć ciężka sprawa. Ale jeśli macie włosy skłonne do strączkowania się, lekkie, cienkie, które generalnie właśnie są skłonne do tego, żeby wyglądać na przykrapnięte, a chcecie jakiś silikon używać mimo wszystko, to wydaje mi się, że to jest bardzo warte uwagi i zainteresowania. Kosztuje to chyba jakieś 40 zł, ale macie to bardzo duży silikon, tak? I na bardzo długo wam starczy, albo nawet jak nie chcecie to na pół, może z kimś sobie można kupić, to i tak jest bardzo potem duża, duża ilość i to się tak zużywa miliardy lat, więc mogę polecić dla takich mniej wymagających włosów, które nie potrzebują silnego silikonu i trochę mniejszego nawilżenia, jak najbardziej spoko. Święty Graal, który pojawia się wszędzie, bez tego to w ogóle nie ma denka. Płyn micelarny z Garniera, super, najlepszy, dla mnie wystarczający, bezzapachowy, spoko, 400 ml, starcza na długo, mnie wszystko domywa, wodoodpornego nie, ale każdy inny tak. Jestem na tak, kupuję cały czas, muszę przestać go kupować, bo po prostu, znaczy może nie w sumie, ale no, cały czas tylko to wam pokazuję, to musi się robić troszeczkę nużące. W każdym razie lecimy dalej. Balea. I tutaj był takie masełko, powiedzmy, dosyć takie bardzo gęste tak naprawdę do ciała, o zapachu hazelnut, co to jest, orzecha laskowego. I to było bardzo gęste, konsystencja nie do końca mi odpowiadała i ja chyba też do końca nie jestem największym fanem masła shea. Whatever. Mówcie jak chcecie. She trochę mnie denerwuje ta nazwa, mówię she, a jeśli komuś to przeszkadza, to sorki. W każdym razie bardzo było trochę lepkie i nie do końca mi odpowiadało, więc używałam je jako do kremowania włosów również. I tak naprawdę koniec końców, jaką je zużyłam, tylko już końcówkę wygrzebałam, żeby się tego pozbyć, żeby mieć opakowanie fajne. Ponieważ w tym opakowaniu kilkukrotnie już robiłam sobie peeling i muszę wam powiedzieć, że teraz, w tym okresie właśnie zimowym, super jest sobie zrobić peeling samemu cukrowy. Kawa już trochę mnie znużyła, ten peeling kawowy, już cały czas robiłam ten kawowy, tak nie, no zrobię sobie jakiś swój. I zrobiłam sobie swój na bazie cukru, dodałam kakao, trochę cynamonu, imbiru, ale to naprawdę imbir i cynamon, troszeczkę kakao, dosyć sporo. Chyba jeszcze jakieś mąki.
I jakiś olejek taki bazowy, który bezzapachowy najlepiej, właśnie tam jakiś Baby Dream miałam chyba, czy tam z makadami, jakiś taki neutralny olejek, którego nie było mi jakoś szkoda. Dzięki temu bardzo ładnie było czuć cały czas zapach tego kakao, tego imbiru i o matko, bardzo fajny zapach, właśnie taki mega zimowy. I dzięki temu, że tam był ten olejek i ten cukier, to naprawdę super złuszcza to ciało, bardzo ładnie, ten olejek sprawia, że jest bardzo miękkie, fajne i ten zapach jeszcze kakao, super, bardzo polecam. Jak nie robicie właśnie, nie lubicie peelingów kupnych, bo ja nie lubię, a jakoś tak nic mi nie wpadło nigdy w oko w jakiejś takiej rozsądnej cenie, co byłoby naturalne, nie miałoby parafiny i w ogóle różnych takich rzeczy, to jest spoko. Szczególnie, że też często te peelingi, które są nawet naturalne, mają bardzo dużo oleju, a ja nie lubię, żeby tego oleju było aż tak dużo i wolałam właśnie to uzupełniać tą mąką, kakałem, tymi rzeczami, które jeszcze dodatkowo jakby fajnie wpływały na skórę, a tego olejku dać mniej, żeby tylko troszeczkę nawilżyć to ciało, a nie żeby ono było całe takie mega tłuste, bo tego też nie lubię w tych peelingach, więc róbcie peelingi, coś takiego, co Wam teraz powiedziałam, bardzo polecam teraz na zimę. Super, super. Nawet jako prezent, tylko że trzeba uważać, żeby cukier Wam się nie zbrylił, bo to lepiej jest robić po prostu na bieżąco, na, nie wiem, powiedzmy na 2 użycia, na 2 tygodnie, na 3, dłużej to raczej nie i to naprawdę super, super sprawa. No dobra. Następnie, o, to już dawno zużyłam, Matko Boska, i moje włosy tu są mi w ogóle pięknie. Dobra. Evry, olejek Super Slim, który używałam już od wakacji chyba bardzo długo, nie wiem, już dawno go skończyłam, nieistotne, w każdym razie wiele miesięcy go używałam. On pachniał, no właśnie ten zapach mi się kojarzy z wakacjami, bo w ogóle tak pachnie jak wakacje, a po drugie, no bo używałam go w wakacje. W każdym razie bardzo fajny olejek, bardzo ładnie nawilżający. Teraz niestety te składniki chyba były napisane na tym kartoniku, tutaj tego nie widzę, ale pamiętam, że były fajne i było nawet chili, jakieś algi i jakieś takie rzeczy, które realnie minimalnie mogłyby wpłynąć na to, żeby to działało na celulit, mimo wszystko, więc spoko. Jeśli lubicie takie olejki tego typu, nie jest to ani rozgrzewające, ani nic takiego, tylko właśnie jest to chili, więc trzeba bardzo dokładnie umyć ręce po, żeby przypadkiem, jak dotkniecie do oka, że czegoś tam, to żeby Wam nie wypaliło po prostu, bo raz mi się zdarzyło i nie polecam generalnie, ale nie zmienia to faktu, że olejek bardzo fajny i generalnie olejkom z Evry bardzo ufam. Są bardzo fajne, bardzo takie przemyślane są te mieszanki i bez promocji chyba kosztuje 30 zł. Z to nawet do 15 możecie to zdobyć. Fajne jest to jeszcze opakowanie. Jest plastikowe, miękkie, spoko atomizerem, typ takim na pstryk, który no nic tutaj się nie lało jakoś specjalnie, nic, jest bardzo leciutkie, więc nawet na podróż czy coś. Bardzo spoko, polecam. Jest ok. Jeszcze lecimy dalej. Wow. A, wiem. Tutaj. Co tu było, to nie jest istotne. W każdym razie, tutaj sobie robiłam płatki kwasowe też. Ostatnio właśnie dużo sobie robiłam generalnie kosmetyków. Tak naprawdę bardzo dużo. Nic nie kupuję, a bardzo dużo. Znaczy, staram się zużywać rzeczy, które mam w domu i trochę robię. I akurat w tym przypadku właśnie to były płatki kwasowe. Kilkukrotnie też je robiłam, ale to było. Kiedy? Nie wiem, z 2 miesiące temu tak naprawdę, więc kilkukrotnie sobie zrobiłam taką kurację, że po prostu zrobiłam sobie z przepisu czarszki, który Wam podlinkuję, jak znajdę, ale nie do końca, nie z tego samego kwasu, tylko jeszcze miałam inny kwas kupiony z Zielonego Klubu i dałam go tam w stężeniu chyba 10% albo nawet mniej, żeby przypadkiem sobie nic tam nie zrobić i do tego używałam sobie tego i potem jeszcze sobie zrobiłam tonik zasadowy, który neutralizował mi te kwasy i dzięki temu troszeczkę tam właśnie po lecie, jak ta twarz taka była średnia momentami, to bardzo fajnie wróciłam do tego stanu, który był tam sprzed kilku miesięcy wcześniej, skóry. I no, generalnie kwasy są spoko i można tego używać, tylko trzeba to robić z głową. Jeśli nic, no samemu to w sumie nie polecam tego robić w domu. Ja się też tak bardzo cykałam i zrobiłam też stężenie mniejsze niż od tego, co było zalecane 10%. Ja nie dałam 10%, no mniej nawet stężenia tego kwasu, a można go chyba do 15 używać. Tak z rezerwą, żeby tylko sobie krzywdy przypadkiem nie zrobić, trzeba naprawdę na to uważać. Nie warto sobie spalić skóry czy coś takiego dla
dla czegoś takiego, ale jeśli używa się tego dobrze i odpowiednio i delikatnie i ta skóra przygotowuje się na te kwasy i ta skóra nie jest jakaś wrażliwa na takie rzeczy, to naprawdę można osiągnąć bardzo fajne efekty, szczególnie teraz właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, który jest najlepszy na takie rzeczy. I no, mi to wystarcza, jak sobie zrobię po prostu takie płatki i na przykład widzę, że oj, trochę moja skóra coś tam troszkę się nadbudowało na niej, na przykład dwa razy w tygodniu sobie użyję takiego płatka po prostu, nie wiem, potrzebam sobie go minutę czy dwie, nie potrzebuję żadnych specjalnych kremów z kwasami ani takich rzeczy. Ale jeśli macie, wiadomo, jeśli macie większe problemy z zanieczyszczeniami, to lepiej jest, można pójść do kosmetyczki na kwas i wydaje mi się, że to jest bardzo spoko opcja. Ja akurat tego nie robiłam, bo nie było mi to potrzebne. Ale lepiej najpierw się zagłębić w temat, poużywać rzeczy gotowych i pójść do kosmetyczki, zanim na pewno będzie robić takie czesemu. To na pewno. Okej. Tak, tu był ten tonik zasadowy do zmywania tego. Dalej. Perfumy. Nie wiem, czy to mądre to pokazywać, ale po zapachów nie umiem opisywać. Chociaż są one dla mnie bardzo istotne, ale okej. Escada, Sexy Graffiti. Nie widziałam tych perfum dawno. Znaczy akurat tej dokładnie wersji, nie wiem dlaczego, w różnych miejscach w Sephorze, nie patrzyłam ostatnio, ale co patrzyłam, to nie było akurat tej wersji zapachowej, która jest, ona jest dosyć prosta w zapachu, ona to nie jest jakaś niesamowita kompozycja z bogatą nutą dolną, która jest ciepła, tulająca i cudowna, tylko to jest dosyć prosty zapach letni, który jest mimo wszystko ciepły, ale jest dosyć chemiczny, taki kwiatowo-owocowy, taka raczej prosta mieszanka, dosyć dziewczęca, raczej taka właśnie na lato spoko odpowiednia, ale wiadomo, akurat co jak co, ale zapach to jest kwestia tak bardzo indywidualna, że nie ma tu o czym mówić, jak jesteście ciekawe, to sobie po prostu znajdźcie gdzieś i powąchajcie. Jest okej, ale żeby szał jakiś to był, to też bym nie powiedziała, no. Lecimy dalej. Już zbliżamy się ku końcowi. Jest sukces. Okej. To jest krem do stóp właśnie z Fuzwola. Tak, Fuzwol. Firma Rossmanowska w każdym razie. I to jest krem, który nie wiem, kosztuje 3 zł, 4, góra 5, nie wiem, ale no na pewno nie więcej. I ja, jeśli w ogóle nie lubię dbać o stopy i zapominam o tym, irytuje mnie to, że mam coś na stopach i zawsze, gdy sobie posmaruję stopy, to akurat chcę ruszyć się, iść gdzieś, a nie mogę, bo mam to na stopach i to jest bardzo irytujące, więc robię to bardzo rzadko. Ale to jest akurat no, tak dobry krem, że naprawdę, jak kiedyś używałam więcej tych rzeczy i miałam do porównania, miałam Szola albo jakieś takie, no, dobre kremy w sumie niby, takie droższe, to wszystko było takie, a to jest super, to ma właśnie 10% mocznika i w ogóle bardzo fajny skład, z tego co pamiętam. I tego, no właśnie, tego mocznika ma bardzo dużo. W każdym razie, tak zmiękczonych stóp po niczym na pewno nigdy nie miałam i jeśli macie problem właśnie z stopami, to wydaje mi się, że bardzo warto spróbować właśnie tej wersji z 10% mocznikiem, bo tam miałam na przykład tę mentolową, czy tam jakąś odgrzewającą, to już nie jest do końca to, a to zmiękcza tak niesamowicie, że naprawdę będziecie w szoku, że krem taki tani jak barszcz może tak bardzo dobrze działać. No, polecam. Można spróbować. Czemu nie? Tak. No, dobrze. Dalej. Kurczę, zamotałam się. Okej. Tutaj mam odżywkę do rzęs, tak, z Essence. Ja o niej kiedyś 100 milionów lat temu mówiłam, że jest bardzo spoko i ma taką wielką, grubą szczotę, którą może Wam pokażę. Nie wiem, co kolej będzie widać, PFKG, nie umiem pokazywać, sorki. W każdym razie już ta konsystencja się nie zrobi, się zrobiła taka słaba i już to muszę to wyrzucić. Ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo fajna baza i jeśli lubicie tego typu rzeczy, na przykład ta z Essence, nie, nie z Essence, to jest z Essence. Z Eveline, to taka z zieloną nakrętką jest dla Was na przykład troszkę za mały efekt Wam daje, to na pewno, bo to daje bardzo duży efekt, to naprawdę po tym to rzęsy są naprawdę duże i piękne, tylko też trzeba uważać, żeby potem dobrze nałożyć tusz no, zwykły czarny, bo to lubi prześwitywać trochę, tego naprawdę dużo na rzęsy się nakłada. W moim przypadku to jest ok, jeśli ktoś naturalnie ma bardzo
że tak powiem, bogate i piękne rzęsy, to na pewno to się takiej osobie nie sprawdzi, ale jak ktoś ma takie bidne trzy włoski na krzyż, to wydaje mi się, że można spróbować, jest okej. Okay. Już naprawdę zbliżamy się ku końcowi. Masełko do ust jest niwej, tutaj akurat wersja makadamia. Ja to akurat cały czas używam, tak naprawdę od, nie wiem, od lat tak naprawdę wręcz. I spoko, najlepszy w ogóle, znaczy no, najlepszy, nie wiem. W każdym razie, mimo wszystko, że to ma parafinę, to bardzo ładnie otula usta, ale też nawilża i bardzo ufam tym właśnie masełkom i nawet nie chcę mi się kupować innych rzeczy i szukać za bardzo, bo to sprawdziło mi się tak bardzo dobrze, że naprawdę nic, tylko kupować to. Bardzo żałuję, że ktoś, nie wiem o co chodzi Nivei, ale wycofali wersję karmelową, a ona była najpiękniejsza i pachniała najlepiej ze wszystkich. Ta akurat z makadami jest taka średnia, no ale cóż, jak nie można mieć wszystkiego. Następnie gąbeczka konjac, która na pewno nie jest oryginalnym konjakiem, to jestem tego przekonana. Już właśnie nie podoba mi się to, jak ona wygląda i wydaje mi się, że trochę kamień się na niej osadził i w ogóle nie jest dobrze. W każdym razie, bardzo jestem ciekawa i bardzo chciałam zużyć normalnego konjaka i porównać sobie to z tym, ale no póki co nie mam takiej możliwości, bo to bym chyba musiała zamówić skądś, bo nie widziałam nigdzie konjaka takiego realnego, prawdziwego, który wyglądałby na prawdziwy, że tak powiem. To na bank jest syntetyk. Ale mimo wszystko to jest fajna opcja. Wydaje mi się, że to do takiego codziennej pielęgnacji twarzy to mnie to nawet pomagało. Był taki moment, że bardzo mało kosmetyków do twarzy używałam jakieś 2 miesiące temu. W ogóle nie malowałam się, prawie nic na twarz nie nakładałam. I wtedy myłam po prostu twarz tym. Tylko tym po prostu. I naprawdę to działanie, jakie to to uczucie właśnie tej gąbeczki, która jest taka troszeczkę niby śliska, niby nie, porowata, nie wiadomo, taka bardzo specyficzna konsystencja właśnie i uczucie na twarzy. Wystarczyło mi wręcz do umycia tej twarzy i to sebum było zebrane z twarzy, ale w taki no, mało inwazyjny sposób, więc bardzo jest to ciekawe i kurczę, naprawdę, jak będę miała taką okazję, to na pewno kupię sobie normalnego konjaka i porównam to z tym, bo to jest już, miałam tą gąbeczkę, nie wiem, używałam ją ponad 3 miesiące na pewno, 3, 4, coś takiego, więc no już żywot jej się kończy. W ogóle nie powiedziałam, że to jest taka wersja z węglem czarnym. Czy to było jakieś bardziej oczyszczające od innych wersji, nie wiem, bo nie używałam innych, ale w każdym razie oczyszczało dosyć dobrze, zaskakująco dobrze, a taka wersja estetyczna nie jest droga, bo tam kosztuje, nie wiem, troszeczkę ponad 10 zł, jednak chcecie spróbować, to wydaje mi się, że warto i generalnie to jest bardzo ciekawa rzecz i tylko trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie zawsze sobie zawiesić tego konjaka, żeby on sobie mógł sobie się wysuszyć, bo inaczej to tam może coś zgnić i w ogóle tak trochę średnia jest ta zabawa, jakby coś takiego miało stać, ale jest to ciekawe i wydaje mi się, że kurczę, jeśli też chcecie jakoś urozmaicić właśnie oczyszczenie swoje i myślicie nad zakupieniem, nie wiem, Luny, tej Foreo, czy tam jakiś tam Carisonic, tam szczoteczek różnych, może warto zobaczyć, czy coś takiego by nie dało rady, bo to jest zdecydowanie dużo, dużo tańsza opcja i owszem, trzeba ją wymieniać częściej, to już nie jest takie długowieczne jak te maszyny wszelakie, ale jest to rzecz naturalna, przynajmniej powinna być i też bardzo fajny filmik nagrała Czarszka o tym, o konjakach i ja po tym to po prostu wow, zakochałam się i wydaje mi się, że kurczę, co jak co, ale naprawdę warto spróbować. Jak nie próbowaliście nigdy, to kurczę, jest to fajne. Oczyszczenie jest naprawdę bardzo przyjemny sposób. Jeśli ktoś jest fanem naturalnej pielęgnacji, to w ogóle bardzo fajna sprawa. No i kończymy. Ostatnia rzecz. Wow, sukces. I uwaga, jedna rzecz z kolorówki. Wow, szał. No i to jest w tym przypadku Healthy Mix Bourjois. Jeden z najbardziej znanych podkładów tej firmy, jaki tylko może być w odcieniu 52. Tak. I to jest taki mój najbardziej typowy kolor skóry, który mam przez większą część roku, to jest właśnie to. I ostatnio akurat tutaj to zużyłam tylko tę końcówkę, bo używałam go przez większość wiosny, potem część lata, potem troszkę się opaliłam i to tak zostało, ale w każdym razie nie zmienia to faktu, że to jest jeden z najlepszych podkładów, jakie można sobie używać na co dzień. I nawet w momencie, gdy miałam tłustą cerę, to i tak wolałam użyć coś takiego, niż na przykład jakiś taki ciężki Revlon, czy coś takiego, powiedziałam już to chyba 5 razy, nieistotne. W każdym razie jest to naprawdę bardzo dobry podkład, który wygląda tak naturalnie i tak świeżo i tak dziewczęco, że
na co dzień naprawdę nie można nic lepszego po prostu oczekiwać. I mimo wszystko, że ta trwałość nie jest jakaś spektakularna i po jakichś 5 godzinach to już mocno się świeci, już z nosa dosyć łatwo schodzi ten podkład, to wygląda on tak niesamowicie dobrze, albo w momencie, gdy zmieszamy go sobie z jakimś innym, to daje taki ładny, taką ładną poświatę temu drugiemu podkładowi jakby, że ta twarz wygląda naprawdę znacznie lepiej i na znacznie bardziej wypoczętą też właśnie, jeśli macie problemy właśnie z poszarzałą cerą, schodzicie niewyspane, teraz jest zima i w ogóle, no to wydaje mi się, że warto jest, jeśli nigdy nie używałyście Harvey Mixa i nawet macie cerę tłustą, warto spróbować, bo podkład jest niesamowicie, no naprawdę, niesamowicie dobry. No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, jak zwykle, jak ktoś dotrwał, to bardzo gratuluję, nie wiem ile to trwało, na pewno bardzo długo. Nieistotne, dzięki za oglądanie, siema, na razie, pa!